22 kwietnia, piękny, słoneczny, choć mroźny poranek. Opole prawie puste, ale na ulicach patrole policyjne i mieszane policyjno-wojskowe. W wielu krajach takie patrole i wojsko na ulicach od dawna funkcjonują i wpisane są w widok miasta. Tak naprawdę u nas jeszcze nie nakładane są kary finansowe, takie jak we Włoszech, Hiszpanii czy w Grecji, za nieuzasadnione wyjście z domu. Ale patrole mają na celu sprawdzanie, czy mieszkańcy przestrzegają wprowadzonych przez rząd zasad bezpieczeństwa. To będzie funkcjonowało przez jakiś czas, na pewno do odwołania, więc musimy się do tego przyzwyczaić. Patrole są wyposażone w maseczki, rękawiczki, a w sytuacjach wyjątkowych wzywany jest również patrol, który posiada cały sprzęt epidemiologiczny. W związku z tym, drodzy Państwo, pomóżmy nam wszystkim i zostańmy w domu.